Czołem, czołem! Mówi do Was Staczewski, a Wy właśnie obejrzeliście kolejny unboxing na tym kanale. Dzisiaj odpakowywaliśmy nóż monterski typu Gerlach oraz nóż sierpak, który nie ma chyba typu. Natomiast oba te noże nie są robione przez firmę Gerlach, bardzo znaną, starą polską firmę zajmującą się sztućcami i nożami. Są to noże firmy Oskard, czyli tak jak już Wam mówiłem w filmie o nożach do 50 zł, wiecie, te dwa piękne noże się pojawiły, no to Oskard jest bezpośrednim spadkobiercą i chciałbym Wam w telegraficznym skrócie opowiedzieć o moich pierwszych wrażeniach. Chciałbym też, żeby ten film był jak najkrótszy, więc po pierwsze, oba te noże przyjechały tępe i to tak tępe, że nie tną kartki w ogóle, tylko ją rwą i myślę, jak naostrzyć ten sierpak, bo nie mam żadnych prętów. Po drugie, zaskoczył mnie bardzo nóż monterski, ponieważ od lat nie widziałem noży monterskich na swoje oczy, tam pamiętam gdzieś u dziadka, ale mój dziadek nie żyje już niestety 10 lat. I muszę przyznać, że zaskoczyło mnie to, jak bardzo krótkie jest ostrze w stosunku do całej długości noża. To taka trochę dziwna proporcja, jak się go otworzy. Mój brat stwierdził, że nóż monterski jest idealnym nożem budowlańca, ponieważ, tak trochę kąśliwie stwierdził oczywiście, ponieważ ma nóż, który się przydaje, ściągacz do izolacji, który się przydaje, szpikulec, który może się przydać i oczywiście otwieracz do piwa, co jest na budowie często, niestety. Chociaż mam nadzieję, że już teraz trochę mniej. Co do obu tych noży jeszcze, to trzeba powiedzieć, że oba są duże i to tak dość mocno duże, ponieważ sierpaka nigdy nie widziałem na oczy takiego prawdziwego sierpaka od Gerlacha czy tam od Oskardu. Jakieś tam w domu były, ale nie pamiętam ich też za bardzo, bo to są raczej noże mojego dzieciństwa i wydawało mi się, że te noże są mniejsze. Natomiast sierpak jest bardzo dużym nożem. Opinel 8 przy nim wcale nie wygląda na jakiś duży nóż, a wcale nie jest jakimś tam najmniejszym kozikiem. Ten też jest dość duży, jest większy niż Victorinox 91 mm. Trzeba też powiedzieć o nich obu, że jakość wykonania jest całkiem niezła, nie mogę się tutaj za bardzo przyczepić. Bardzo dużo tutaj jest drewna użytego i te noże wyglądają tak jak trochę takie babcine noże drewniane, gdzie mają ścięte te piny, takie mosiężne, więc bardzo mi się to podoba. Taka klasyka klasyki, naprawdę. I jeszcze ostatnią rzecz, którą Wam powiem, jeżeli idzie o pierwsze wrażenia, to że ten slip joint, czyli ta blokada bez blokady, w związku z tym, że jest dość duża, bardzo mocno trzyma. I ja wiem, oczywiście na ręce się może złamać, te noże oczywiście mogą się złożyć, natomiast jest ciężko je otworzyć i złamać też nie jest tak łatwo, więc myślę, że aż tak niebezpieczne jak scyzorki szwajcarskie nie są. Więcej na temat tych noży na pewno dowiecie się z mojego filmu, który je omawia. Będzie to dłuższy film gdzieś tam w przyszłości. Natomiast póki co mam bardzo dużo multituli do omówienia od Kuby, któremu jeszcze raz serdecznie dziękuję i mam też porównanie noży typu Ruike P801 i Sanremo Land 910 i bardzo się do tego przykładam i bardzo testuję, innym daję też do pomacania, do pokrojenia, do przetestowania i do opisania mi swoich wrażeń. Także trochę tych filmów jest na kanale do zrobienia, a mam jeszcze dużo, dużo innych rzeczy. I nie przedłużając już, komentujcie oczywiście, zadawajcie pytania odnośnie tych noży, bardzo chętnie na nie odpowiem, może czegoś nie zauważę, więc Wasza opinia będzie bardzo ważna. Znajdziecie mnie oczywiście na mediach społecznościowych, na Twitterze, Instagramie i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji, a tymczasem nie przedłużam już. Dzisiejszy odcinek był bardzo krótki, mam nadzieję, a mi nie pozostało nic innego, jak pożegnać się z Wami, także pozdrawiam!